Zestawienie spódnica plus buty jesienią i zimą czasami robi nie lada wyzwanie. Chcesz dowiedzieć się, jak je ze sobą najlepiej łączyć? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Chciałabym zrobić takie nagranie, w którym powiem Ci, że jak masz długość mini, to takie buty będą najlepsze, a jak wybierasz solejkę o długości midi, to będą inne buty najlepsze. Natomiast niestety, albo stety, nie jest to takie proste, ponieważ dużo zależy od tego, jakiego jesteś wzrostu i jakiej tęgości są Twoje łydki. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zostań ze mną i posłuchaj, jak dobrać buty do jesiennych i zimowych oczywiście spódnic. Wydaje mi się, że najbardziej popularną spódnicą wśród moich klientek jest spódnica ołówkowa. Ołówkowa spódnica, czyli taka, która opina nasze biodra i uda, czyli można by było powiedzieć, że opływa kształt ten dolny i zwęża się ku kolanom. Najczęściej spódnica ołówkowa ma długość w okolicy kolana. Ono może być troszkę przed kolano, może być do połowy kolana, może być troszeczkę za kolano i te długości są najczęściej wybierane. Mogłabym przypuszczać i jestem ciekawa, jeżeli nosisz spódnicę ołówkową, jaki jest u Ciebie, że najczęściej wybierana, najbardziej lubiana to jest ta długość taka zaraz przed kolano, taka, która jest taką długością, powiedziałabym, przyzwoitą, jeżeli chodzi o na przykład chodzenie do pracy biurowej, taka długość, która nawet jak się delikatnie podniesie, gdy usiądziemy, no to nie będzie w żaden sposób odsłaniała zbyt wiele. No i okazuje się, że jeżeli chodzi o wybór jesienno-zimowy, czyli zakładam, że ten wybór, kiedy decydujemy się na botki albo na kozaki, no bo najczęściej te dwie pary butów mamy do wyboru, to znaczy te dwie wysokości butów mamy do wyboru, no to zaczyna się dylemat. Bo z jednej strony można by było powiedzieć, że najczęściej mamy do wyboru dwie opcje, albo zakładamy, znaczy najczęściej wybierane są dwie opcje, albo wybieramy rajstopy chilliste, czyli takie, które są w miarę cienkie, w kolorze w okolicy naszego odcienia skóry, albo wybieramy rajstopy czarne. Ja wiem, że są kobiety, które noszą rajstopy w kolorze, są kobiety, które noszą wzorzyste, ale skupimy się dzisiaj na klasyce, może trochę zajadę w te tereny takie mniej klasyczne, ale skupimy się dzisiaj na klasyce, czyli zakładam, że mamy cieliste rajstopy i albo mamy rajstopy czarne. No i teraz zasada, która mówi, zresztą tutaj teraz możesz zobaczyć przykłady spódnicy ołówkowej z botkami, czyli z butami, które znajdują się w okolicy nad kostką, czyli tak zwanej pęciny, gdy mamy rajstopy cieliste, albo ich po prostu brak, albo rajstopy ciemne. I teraz, które rozwiązanie będzie najbezpieczniejsze i najpewniejsze? Najpewniejsze, najbezpieczniejsze będzie to rozwiązanie, które widzisz po prawej stronie, czyli tutaj, gdzie mamy rajstopy i buty w kolorze tym samym. Tutaj oczywiście jest czerń i tak jak będę mówiła, ona zawsze będzie najbardziej taka bezpieczna. Oczywiście możesz mieć bordowe rajstopy, bordowe buty, możesz mieć granatowe buty i granatowe rajstopy. Tutaj już dowolność jest różna, ale chodzi o to, że buty i rajstopy są w jednym kolorze i to daje najlepsze, najbezpieczniejsze rozwiązanie dla większości kobiet. Dlaczego? Ponieważ gdy mamy spódnicę i później mamy ciało, czyli widzimy tą cielistość nogi i mamy do tego czarne buty, czy w ogóle ciemne buty, no to następuje tak zwane podwójne poziome przecięcie, czyli tutaj, gdzie kończy się but i tutaj, gdzie zaczyna się but i gdzie kończy się nasza spódnica. Gdy przecinamy poziomo swoje ciało, tutaj w tym wypadku okolice nogi, tym robimy takie wrażenie skrócenia tej nogi, więc jeżeli nie chcemy jej skracać, no to wtedy nie stosujemy tego rozwiązania. I kto zazwyczaj nie chce skracać swojej nogi? Przeważnie te kobiety, które mają krótkie nogi, albo wynikające z proporcji ciała, albo po prostu ze wzrostu, że są niskimi kobietami i przez to mają krótkie nogi. I te kobiety, które okolice łydki mają dość masywne, bo wtedy, gdy je przecinamy w poziomie, gdy je skracamy, to też automatycznie je poszerzamy. Więc jeżeli nie jesteś posiadaczką bardzo szczupłych, wręcz chudych łydek, no to rozwiązanie z butem i rajstopami w jednym kolorze będzie dla Ciebie lepszym rozwiązaniem niż rozwiązanie, które było właśnie tutaj widoczne, czyli goła noga, cielista noga i but. Jeżeli masz długie nogi, jesteś wysoka, masz naprawdę bardzo, bardzo szczupłą łydkę, to wtedy tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, a wręcz mogłabym powiedzieć, że wiele moich klientek, które mają właśnie bardzo szczupłe, chude nogi, no to lubią to rozwiązanie, ponieważ to rozwiązanie troszkę pochlubia tę okolicę i jest to dla nich taki efekt, na którym im zależy, ponieważ często takie zbyt chude nogi potrafią być taką częścią naszej sylwetki, która nie jest przez nas bardzo lubiana. Także w zależności od tego, czy jesteś właśnie, masz bardzo szczupłe albo masz bardzo długie nogi, no to wybierasz jedną albo drugą opcję w przypadku spódnicy ołówkowej. No ale oczywiście botki nie są jedynym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o spódnicę ołówkową, bo też możemy założyć kozaki. Kozaki, czyli but, który kończy się albo przed kolanem, albo za kolanem. I tutaj widzimy właśnie te dwa rozwiązania, czyli mamy spódnicę ołówkową przed kolano, mamy ciemne rajstopy i ciemne buty, które tworzą taką spójność. W przypadku spódnicy ołówkowej, tak jak na zdjęciu całkiem po lewej i cielistych rajstop i kozaków, ja będę najmniej polecała to rozwiązanie, ponieważ pokazanie takiego kawałeczka swojej nogi robi wrażenie właśnie takie optyczne, że bardzo nam się te nogi skracają, czyli w przypadku, kiedy wybierasz spódnicę ołówkową, widać kawałek nogi i dopiero są kozaki, to lepiej jest wybrać kryjące rajstopy, po prostu, żeby nie skracać dołu sylwetki. Ale też bardzo fajnie wyglądają rozwiązania, gdy spódnica ołówkowa jest trochę taka przedłużona, czyli schodzi poniżej kolana i mamy do tego kozaki, które kończą się powyżej kolana i mamy wtedy taką zupełną spójność. Także to też jest dobre rozwiązanie w przypadku spódnicy ołówkowej. Następna spódnica, którą weźmiemy pod uwagę, to spódnica midi, czyli trochę zejdziemy z długością, pojedziemy dalej z długością spódnic i najczęściej spódnice midi to są te spódnice, które są spódnicami rozkloszowanymi. Czy one będą plisowane, czy będą falbaniaste, czy będą zupełnie gładkie i proste, nie ma to znaczenia. W każdym razie mamy midi i najlepszym rozwiązaniem jest założenie butów, które wchodzą pod spódnicę. Tak jak widzisz właśnie tutaj, gdzie mamy trzy przykłady brązowych butów, kozaków, które wchodzą pod spódnicę, pod sukienkę też oczywiście, można by było to tak powiedzieć, ale też oczywiście możemy zastosować i tam w ogóle, na co też warto zwrócić uwagę, wszystkie te buty były na obcasie. Takie rozwiązanie zawsze dodaje trochę lekkości sylwetce, dodaje nam wzrostu, więc jeżeli chodzisz na obcasach, nawet jakichś takich małych słupkach, to zawsze sylwetka będzie wyglądała na trochę bardziej wyciągniętą, będzie wyglądała na trochę bardziej taką wydłużoną i jeżeli zależy Ci na takim efekcie wydłużenia, no to właśnie decyduj się na chociaż mini obcasiku. No ale oczywiście nie mamy obowiązku, żeby się wyszczuplać, wydłużać i wyciągać. Możemy powiedzieć, ale ja chcę mieć płaskie buty i do tego powiedzmy chcę mieć botki, no bo przecież w kozakach może być Ci za ciepło, może być Ci w jakiś sposób niewygodnie i chcesz decydować się na botki. No i oczywiście też można jak najbardziej. I tutaj znowu zasada jest podobna do tej, o której mówiłam, jeżeli chodzi o spódnice ołówkowe, czyli zawsze najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wybranie butów i rajstop w jednym kolorze. Znowu tutaj przykłady czerni z trochę inny styl butów niż te, które były kozaki przed chwilą, bo tamte kozaki były takie bardziej klasyczne. Tutaj mamy takie ciężkie buty na grubszych podeszwach, wiązane albo nie, ale widzimy, że widać zawsze kawałek mniejszy bądź większy nogi, łydki dokładnie, ale tutaj zawsze mamy czarne rajstopy, no i to pomaga właśnie na takim ujednoliceniu tej nogi, tej jakby powierzchni dołu, przez co nie mamy wrażenia, że tylko mamy taką krótką nogę. Ale czy tak zawsze musi być? Oczywiście, że nie. No i tutaj możesz zobaczyć rozwiązania, gdzie mamy czarną sukienkę, czarne buty, ale widać kawałek gołej nogi. Gołej w sensie tam pewnie są ci liste rajstopy. Kiedy takie coś będzie dobrze wyglądało? Wtedy, kiedy ta przestrzeń będzie mała, bardzo mała i będziesz starała się pokazać najszczuplejszą część tej łydki. Czyli tutaj w przypadku modelki, którą widzimy, jest to właśnie ta część, gdzie już schodzimy do kostki, no i wtedy pokazujemy. W dwóch pozostałych przypadkach również widać kawałek tylko nogi. Możemy zdecydować się na buty zbliżone odcieniem do skóry, czyli jakiś rodzaj cielistości, beżu, ciemnego beżu, jasnego brązu. Tutaj akurat jest taki brąz w okolicy tofi albo cynamonu, no ale też możemy oczywiście mieć czarne buty, bardzo ciemne buty, ale znowu pamiętajmy o tym, że czym większa różnica waloru, czyli stopnia jasności, ciemności, tym większe mamy odcięcie, a czym większe odcięcia, tym lepiej wyglądają w nich łydki, które są super szczupłe. I to nie chodzi o to, że ty musisz mieć obiektywnie super szczupłą łydkę. Chodzi o to, że w stosunku do twojego ciała ona jest wizualnie super szczupła, bo możesz porównać się na przykład z koleżanką i ona będzie miała szczuplejszą łydkę, ale też będzie miała inną budowę ciała. Ty możesz mieć budowę ciała masywną, możesz być w rozmiarze plus size, możesz być bardzo krągła, ale twoje łydki w stosunku do twojego ciała wyglądają bardzo lekko, bardzo tak szczupło i wtedy takie rozwiązania są właśnie bardzo, bardzo dobre. No i ostatnia długość na dzisiaj to długość mini, no bo przecież nie zawsze chodzimy w spódnicach w kolano, nie zawsze chodzimy w spódnicach midi, czasem mamy ochotę wskoczyć w coś, co będzie w okolicy, powiedzmy, naszej połowy uda, czyli właśnie długość mini. No i jakie mamy opcje? Opcje mamy takie, że zakładamy do długości mini kozaki, które są w okolicy kolana, czyli w sensie pod kolanem, które kończą się nam pod kolanem. I wtedy możemy wybierać różne opcje. Możemy mieć ciemne rajstopy i ciemne buty. Możemy mieć ciemne buty i cieliste rajstopy, a możemy mieć jasne kozaki i jasną nogę. I tutaj te wszystkie trzy opcje widzimy. I oczywiście zawsze w sytuacji, gdy będzie czarny but, czarna rajstopa, będzie zawsze najbezpieczniej, najszczuplej, tak bardziej klasycznie, najczęściej wybierany zestaw. Zestawienie, gdy mamy czarny but albo bardzo ciemny but i mamy cielistą nogę, będzie, znowu tutaj przypominam, efekt tego poziomego przecięcia. Jeżeli zależy ci, jeżeli nie przeszkadza ci, jeżeli chcesz mieć to poziome przecięcie, to jak najbardziej możesz zastosować sobie takie rozwiązanie, ale też bardzo namawiam do noszenia jasnych kozaków. Wtedy one będą zlewały się nam z nogą, tak samo jak czarny but z czarną rajstopą, to beżowy but z beżową nogą, czyli z cielistą nogą i będzie to naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Ale nie wszystkie kozaki, które nosimy, kończą się nam przed kolanem. Czasami nosimy kozaki, które są powyżej kolana. I te wybory powyżej kolana noszone do mini, bo było już do midi, gdzie nam but chowa się pod spódnicę czy pod sukienkę, a tutaj mamy rozwiązanie, gdzie mamy mini. I teraz tak, widać znowu tylko kawałek nogi. Natomiast ten efekt jakoś tak bardzo nie skraca nam nogi, ponieważ on jest u góry, a nie na dole. I oczywiście znowu możemy wybrać rozwiązanie but i noga w jednym kolorze, czy to jasnym, czy to ciemnym, nie ma to znaczenia, ale też pamiętajmy o tym, że takie zestawienie bardzo mocno eksponuje uda. I bardzo często bywa, i tutaj może tak już niekoniecznie sylwetkowo podejdę do tematu, ale bardzo często bywa odbierane jako takie zestawienie prezentujące tą seksualną część nogi, tak bym powiedziała, po prostu. Czyli jest to rozwiązanie, które jest najbardziej takie sensualne, dodałabym, bardzo, bardzo kuszące, więc jeżeli nie chcesz robić takiego efektu, jeżeli nie chcesz dawać takiego wrażenia, no to poleciłabym, żeby wybierać te krótsze wersje, czy kozaków, czy właśnie bodków. No i a propos bodków, przechodzimy też do długości mini i do bodków i też pamiętaj o tym, że możesz decydować się na rozwiązanie ciemne rajstopy, ciemne buty, a ewentualnie cieliste buty i cieliste rajstopy, albo możesz zdecydować się na kontrast waloru, ale już wiesz z poprzednich moich tutaj wypowiedzi, bo one są zawsze tak naprawdę takie same, wiesz już, że długość mini z gołą nogą i z ciemnym butem będzie dawało efekt skrócenia. Przy czym pamiętaj o tym zawsze, że czym więcej tej nogi widać, to znaczy, że jeżeli właśnie mamy spódnicę ołówkową, kawałeczek nogi i kozak, to będzie większy efekt skrócenia nogi niż tak jak widzisz tutaj, czyli gdy mamy mini, dużo nogi i krótkie bodki. Tutaj zdecydowanie najbardziej będzie tam, czym więcej nogi widzimy, tym ta noga wydaje się być lżejsza optycznie. To chyba takie duże podsumowanie. Czyli jeżeli chcesz mieć ciemny but i cielistą nogę, czyli jeżeli, przypomnę, chcesz zastosować kontrast waloru, to czym więcej tej nogi będzie widoczny dla świata, tym lżej Twoja noga będzie wyglądała. No ale oczywiście... Nie mogłam tutaj nie zajechać trochę na obecne trendy, gdzie bardzo takim ciekawym zestawieniem jest zrobienie sobie, docieplenie sobie niższych butów. Najczęściej wybieramy mokasyny, loafersy, oksfordki, jakieś właśnie wiązane buty, czyli takie buty, które dochodzą nam do kostki, tak jak tutaj właśnie możesz zobaczyć, i zestawiamy je z skarpetkami grubymi, czyli trochę robimy sobie wizualny efekt bodków, ale stosując ciekawą jakąś skarpetę albo w kolorze buta, albo ona może być jakaś ozdobna, kontrastowa, i możemy to oczywiście nosić z długością mini, z długością midi, tak jak widzisz tutaj na zdjęciach, i zasady, o których mówiłam do tej pory, oczywiście jak najbardziej mają zastosowanie, ale chciałam właśnie jeszcze dodatkowo tutaj pokazać, że jest też taka opcja, że niekoniecznie muszą to być, jeżeli jeszcze nie ma jakichś śniegów, popas, to jeszcze możemy zastosować sobie takie ciekawe rozwiązanie. No i też już tak na koniec wzorzyste rajstopy. Wzorzyste rajstopy w stosunku do tych, o których mówiłam wcześniej, bo wcześniej mówiłam o rajstopach, które są albo jasne, czyli są cieliste w kolorze naszej skóry, albo są ciemne w kolorze butów, no to mamy jeszcze te trzecie, czyli te w jakiś sposób wzorzyste. One mogą być w centki, w kropki, w kratkę, jakieś maziajki, cokolwiek, panterki, wszystko się tutaj może wydarzać, i pamiętaj o tym, że wzory zawsze będą przyciągały uwagę do nogi, więc jeżeli będziesz miała gładkie, takie trochę półprzezroczyste czarne rajstopy, noga będzie mniej przyciągała uwagę, a najbardziej będzie właśnie przyciągała taka ozdobiona. No i znowu zasady są te same, czym jaśniejsze są te rajstopy, czym więcej bądź mniej widać nogi, gdy zakładasz sukienkę czy spódnicę, no tym te wszystkie zasady, o których mówiłam, oczywiście mają zastosowanie. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten poradnik dobrze wyjaśnił trochę dookoła i na różnych przykładach, ale te podstawowe zasady, i jedną z nich chciałabym, żebyś najbardziej zapamiętała, czyli właśnie to, że czym mniej gołej nogi widać, tym ona wydaje się być po prostu krótsza, no bo jest fizycznie jakby pokazana krótsza, czym więcej jej widać, tym ona wydaje się być dłuższa, więc ta sama spódnica założona z cielistymi czółenkami będzie wyglądała inaczej, oczywiście do gołych nóg, niż gdy założysz tę samą spódnicę, te same gołe nogi, nic się z nimi w międzyczasie nie stanie i założysz na przykład do tego czarne kozaki pod kolano. Także to ta najważniejsza zasada, chciałabym, żebyś nią się kierowała. Mam nadzieję, że udało mi się to dobrze pokazać i dobrze omówić na przykładach. Do zobaczenia następnym razem, do zobaczenia w następnym wideoporadniku. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście zostaw je w komentarzu. Ja zapraszam Cię do śledzenia mnie w mediach społecznościowych, na Facebooku, na Instagramie. Wystarczy, że wpiszesz tam Kod Stylu i będziesz na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, na przykład webinarami, nowymi wideoporadnikami. No i oczywiście też zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, do włączenia dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia o nowych pojawiających się tutaj nagraniach. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!